Hejka, witaj na moim kanale. Zapraszam na przepis na bezglutenowe knedle ze śliwkami. Knedle są pyszne i znikają w trymiga. Ja podaję je z jogurtem naturalnym i cukrem pudrem. Knedle można podawać z roztopionym masłem lub podsmażoną na maśle tartą bułką. Do ich przygotowania będziemy potrzebować ugotowanych ziemniaków, mam ich tutaj pół kilograma, to jest waga przed ugotowaniem, śliwki, po 150 g mąki ziemniaczanej oraz mąki owsianej, 2 jajka i szczyptę soli. I do podania jogurt naturalny, cynamon i cukier puder. W pierwszej kolejności wstawiam w dużym garnku posoloną wodę, a śliwki dosładzam, ponieważ moje śliwki nie były zbyt słodkie. Można ten cukier oczywiście pominąć i dodaję odrobinę cynamonu. Mieszam i odstawiam śliwki, a zabieram się za przygotowanie ciasta na knedle. Czyli pół kilograma ugotowanych ziemniaków rozduszam w misce, dodaję 2 jajka oraz 150 g mąki ziemniaczanej i 150 g mąki owsianej, szczyptę soli i mieszam wszystko dłonią na jednolite ciasto. Ciasto wyrabiam w misce, a gdy zrobi się w miarę zwarte, przekładam je na stolnicę i nadal krótko wyrabiam. Ciasto jest elastyczne i łatwo się z niego lepi knedle. Robię z ciasta wałek o średnicy około 10 cm i dzielę ten wałek na plastry grubości około 1 cm. Następnie biorę jeden taki plaster ciasta i otaczam nim kawałek śliwki. Staram się, by śliwki nie było widać spod ciasta, bo wtedy mam gwarancję, że knedle nie rozpadną się podczas gotowania. I w ten sposób lepię knedle z całego ciasta. Z podanej porcji wyszło mi 15 knedli. Tymczasem woda w garnku się zagotowała i wrzucam knedle na wrzątek. I od momentu wypłynięcia, który widać teraz, gotuję je jeszcze przez 4 minuty. I pyszny, sycący i zdrowy obiad gotowy. Można częstować się knedlami z ulubionymi dodatkami. Jeśli mój przepis Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz i do zobaczenia w kolejnym wideo przepisie. Pa, pa!